Witam Was bardzo serdecznie, Dragon z tej strony. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o bitwach morskich. Zapraszam do oglądania. Przed sobą widzicie bitwę, którą postanowiłem sobie nagrać. To jest dosłownie bitwa sprzed chwili, z 10:30 dnia 9 stycznia. Robimy ponowne nagranie. Po pierwsze, muszę Was przeprosić za to, że wczoraj w poniedziałek film się nie pojawił. Zauważyłem to dosłownie przed premierą, że coś z nagraniem się, no, zepsuło się. No i nie chciałem Wam dawać, no, takiego zepsutego nagrania, bo po prostu grę było słychać podwójnie, a to nie o to chodzi. Tak więc wybaczcie mi, że no, to się wydarzyło, natomiast od razu, jak się wszystko próbowałem najpierw naprawić, niestety się nie udało, więc wrzuciłem Wam post na kartę społeczności z takim misiem, że przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale do brzegu, dobijmy do brzegu. Bitwy morskie, co jest z nimi nie tak? Inaczej, dlaczego uważacie, że bitwy morskie są niefajne? Z określeniem się jeszcze ciulowe spotkałem. Tak więc zacznijmy od początku. Na moją prośbę osoba odpowiedzialna za nasz profil na Facebooku opublikowała na dwóch grupkach, na tak związanych z War Thunderem, post, ankietę. Czy gracie bitwy morskie? Jeżeli nie, to dlaczego? Bardzo duży mieliśmy odzew w tych ankietach, bardzo się cieszę. Bo naprawdę miałem duży wgląd i mogłem sobie poczytać, co o nich sądzicie. No niestety smuci mnie to, że bardzo mała część osób gra te bitwy morskie. Większość tych bitew morskich nie gra. Co no niestety widzicie w tym meczu. Że u mnie w drużynie, zresztą tam powinienem Wam teraz wrzucić tabelę, jak mi się uda, ile miałem graczy, ile miałem botów, tak więc no trochę tych botów jest niestety. No ale tak, większość z Was no nie gra tych bitew morskich. Około 2/6 z każdej ankiety gra bitwy morskie, a mniej więcej 1/6 kiedyś chciałaby zacząć grać. Czyli widzicie, nawet więcej, wróć. A, teraz widzicie tą tabelę, zobaczcie, że 2, 4, 6 botów na drużynę. Tak więc nie, wróć, tam jest większość. 2/3 osób nie gra bitew morskich, tak więc tak. Zostawiliście no, sporo nam komentarzy, wszystkie starałem się czytać z prywatnego mojego profilu. Tak więc postanowiłem sobie, że taki materiał przygotuję Wam, może Was jakoś zachęcę do grania tych morskich, a tu powiem Wam, że no trochę się zagalopowałem, trochę zraszowałem tym pancernikiem, nie powinienem tak zrobić, no ale bitwa bardzo krótka, musiałem coś zrobić, bo moja drużyna stwierdziła, że nie, oni nie będą przejmować punktów, tak więc, ale wracając. Jest grupa graczy, których irytuje to, że zaczynacie grę na niszczycielach. Zazwyczaj są to niszczyciele z okresu II wojny światowej. Po to, by wybadać okręt z około 1970 roku, by zakończyć na pancernikach. I okej, idzie się z takimi osobami zgodzić. Bo nie powiem, że nie. Wczoraj zakupiłem sobie kolejny pancernik do kolekcji. Tym razem niemiecki, premium. SMS Nassau. Jest to pancernik Dreadnought. Z przed I wojny światowej, słuchajcie. On tam ma 1909-1910 rok. Wejście do służby. No i walczę ze Sharknostami. Z 1936, gdzie no ten pancernik niemiecki z 1936 przewyższa mnie, bo jest to o wiele nowocześniejsza maszyna niż tym, co ja płynę.
No ale cóż. Uroki obecnie wbijania eventu. No ludzie mają to co najlepsze, więc tym będą wypływać, tak? Wracając. Właśnie z tym się muszę zgodzić, tak? Że no jednak niektóre okręty, jeżeli chodzi o tą ich nowoczesną stronę, no to jednak no trochę właśnie zabija te okręty starsze, ale jest w nich smaczek. Tak więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o jakby to takie właśnie wbijanie, że zaczynacie na niszczycielach, lecicie przez krążowniki do pancerników. No niestety, jeżeli dalibyśmy pancerniki od razu, to te niszczyciele i krążowniki początkowe mogłyby mieć spory problem ze zniszczeniem takiego dreadnota. Bo jednak, nie powiem, że nie, ale SMS Nassau jest bardzo potężnie opancerzone. I no takie niszczyciele, wczesne krążowniki miałyby naprawdę problem. Tu ładnie wysadziłem Mississippi jedną salwą. Nowiutki okręt z tego eventu, Winter Extreme. Piękna salwa. No to nie powiem, że te niszczyciele, no wiadomo, no. Musielibyście użyć tych torped, które macie. Albo taki Moffett by zasypał po prostu tego panska hajekami. No ale tak. Lecimy dalej. Z tematem. Tak więc no mówię, nie wiem czy ja bym chciał zobaczyć zmianę, powiedzmy, że te starsze pancerniki by trochę zeszły na dół, no wiadomo, że bym chciał, bo jakby mnie polosowało niżej, no to wiadomo, żebym robił miazgę, chociaż jestem ciekawy, jakby to wyglądało, czy aby na pewno miazgę, czy nie, nie wiem. Dla przykładu jeszcze mogę wam powiedzieć taki krążownik, krążownik włoski, dajmy nawet na to, pola na 5-7. Rzuci was na 6-7 na taki pancernik, którym właśnie płynę ja. Widzicie, jedną salwą zniszczyłem pancernik z 7-0. Obecnie najsilniejszy amerykański pancernik. Został zniszczony przeze mnie jedną salwą. To taka pola też się składa z jednej salwy. Tak więc wiecie, no... Jak was rzuci niżej, no to wiadomo, że tak. Chwała ślimakowi, że dał wam BR o 1 w dół, a jak wam da 1 do góry, no to wiadomo, zły ślimak, nie gram foch i te sprawy. Co tutaj dalej mam na liście? No tak. Komentarze, że morskie bitwy są zbędne, są do kitu, są ciulowe i nie będziecie w nie grać. No mi się wydaje, że takie komentarze wystawiam osoby, które nigdy nawet nie spróbowały zagrać takiej bitwy morskiej. A tu się naprawdę sporo dzieje. Taka jest odskocznia od bitew pancernych, bitew lotniczych. Ja ostatnio sobie właśnie przeskoczyłem, bo powiem wam, już miałem dosyć tych czołgów. Przez ten event naprawdę idzie się... Niby event łatwy, bo wbijacie tylko gwiazdkę, musicie mieć tego expa bitewnego, ten wynik bitwy. Nie exp, tylko wynik bitwy musicie mieć. Ale no... To jest męczące, nie powiem, że nie. Tak, wbijanie co dwa dni tych 40 tysięcy, to już powiem wam, zdobyłem tego Wilkasa i takie... No nie chce mi się robić jeszcze tych dwóch gwiazdek i wskoczyłem sobie na okręty, szczerze. Bo... No już miałem dosyć. Tak więc, no niestety, a że poprosiłem wcześniej o tą ankietę, no to tak się złożyło, że teraz robię dla was ten materiał. Oczywiście, no ja nie mówię, że nie, może te osoby spróbowały bitew morskich, no i mają swoje zdanie, albo obejrzały ich gdzieś. Nie mówię, że nie. Natomiast no mi się wydaje, że większość tych komentarzy to jest tylko i wyłącznie czysta krytyka, gdzie nie spróbowaliście nigdy takich bitew. Jest światełko w tunelu oczywiście, pod tytułem osób, że no nie gram, bo nie umiem strzelać. Powiem wam szczerze,
że ja też nie potrafiłem strzelać na bitwach morskich. Nauczyłem się strzelać, szczerze, oglądając filmy Dolara. Jak on to robi, podpatrzyłem to i mniej więcej wiem. Później się oczywiście wciągnąłem w te bitwy morskie i szlifuję swój cel, jakby to powiedzieć. Tu zresztą będziecie mieli dla przykładu krążownik amerykański, gdzie strzelamy pod jego wieżę, bo on tam ma magazyn amunicyjny. Tak więc widzicie, już tu mu pierwszym strzałem przedział winda amunicji uszkodzona. Tak więc lecimy dalej i strzelamy mu pod wieżę. Tak? Bo to jest krążownik. Krążowniki mają do siebie to, że raczej pod wieżami mają swoją cytadelę. Przedział zniszczono. Tak więc widzicie, no i tak dziubię i dziubię. Tą pomocniczą, ja go finalnie zniszczę, tą pomocniczą. Nie zniszczę go swoim głównym uzbrojeniem, tylko uzbrojeniem pomocniczym go wysadzę. Widzicie, leci salwa, jednostka zniszczona. Uzbrojeniem pomocniczym. I w tym momencie wypłynął na mnie Kronstadt i mnie zatopił niestety. No, Kronstadt, no to wiadomo, to jest już topka rosyjska, no to... tak jakbym powiedział, Szarfnost albo Alaska. Dziękuję. Tak więc mówię wam. Jeżeli chodzi o to celowanie, no to nie bójcie się. Nie porzucajcie bitew morskich, jak nie potraficie celować. To właśnie wchodźcie w te bitwy morskie i starajcie się strzelać. Przypominam wam, że jak tam macie taki wyznaczanie odległości, że jak wam gra wyznaczy odległość, to strzelajcie. Ten dzióbek pokazuje wam środek okrętu. Ten dzióbek pokazuje wam środek okrętu, więc jeżeli chcecie strzelać przed nim, w przednią część okrętu, w podprzednie wieże, no to walicie przed dzióbkiem i tak dalej, i tak dalej. Mówię wam, to nie jest nic strasznego, to naprawdę idzie się nauczyć. A teraz wykonujemy atak torpedowy na Kronstadta, który się powiedzie, z którego wyjdę cało, co ciekawe. I jeszcze zawrócę z torpedą, by zaatakować inny okręt. Zrzucamy rybkę i zawracamy. No więc mówię, żeby się nauczyć strzelać, musicie po prostu grać częściej. Część, i tutaj już przechodzimy do osób, które grają bitwy morskie. Część osób gra bitwy morskie z przyjemności, tak jak ja, po prostu lubię. A część osób gra bitwy morskie pod zarobek. I tutaj, jeżeli chodzi o line-up, który mógłbym polecić pod zarobek, no to wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić z tego nawet film krótki. Tak więc nie będę mówił mojego line-upu pod zarobek. Nie martwcie się, to nie jest line-up pod zarobek, to jest line-up pod XP nie drzewka. Natomiast tak. Co do tego line-upu pod zarobek, to zrobimy film. Natomiast mówię, z bitew morskich idzie fajnie naprawdę zarabiać. Ja, mając odpalony booster 500% do zarobku, zarobiłem, słuchajcie, coś jak pamiętam 900 tysięcy za bitwę? Coś takiego mniej więcej? Musiałbym pogrzebać, czy mam screen jeszcze z tego, więc no mówię, naprawdę idzie fajnie zarobić z tych bitew morskich. W szczególności, że z tej bitwy, gdzie nie zrobiłem jakiegoś super wyniku, żadnej bitwy, żadnej bazy nie przejąłem, tam niewiele, chyba 4 kile mi weszły, 120 chyba tysięcy zarobiłem, więc nieźle. A tych obrażeń, no, wielu nie zadałem, bo no, zamiast pływać, no to ja teraz sobie wziąłem samolot i zrzucałem torpedy. Tak więc naprawdę idzie zarobić srogo z tych bitew. Mamy tutaj jeszcze na liście, że właśnie gracie te bitwy pod dla przyjemności, aby wychillować, bo ten tryb jest inny niż lotnicze czy bitwy pancerne i można odsapnąć, nabrać dystansu, bo bitwa wolno się toczy. Ta akurat bitwa się bardzo szybko toczyła. To jest bitwa, którą no naprawdę nie powiem, że nie, ale
No nie będę miło wspominał, bo ja wolę bitwy właśnie te wolniejsze, gdzie można coś więcej zrobić. A nie... bitwa nawet nie trwała chyba 20 minut. Tak więc no widzicie. No ta bitwa była akurat szybka, dynamiczna. Ale mi się podobała. Nie będę jej miło wspominać, ale mi się podobało, bo... jakieś takie emocje były, wiecie. Co mogę ja powiedzieć o bitwach morskich? Teraz już takie moje zdanie. No słuchajcie, jeżeli trochę wam się nudzi ten War Thunder, te bitwy naziemne czy bitwy lotnicze, to naprawdę zagrajcie bitwy morskie. Naprawdę, ja nie mówię wam, kupujcie pancernik, tylko zagrajcie sobie na niskim BR-ze, gdzie wszyscy mają te niszczyciele rezerwowe, gdzie jest taka zabawa. Nie mówię o flocie przybrzeżnej, bo flota przybrzeżna to jest coś innego. Tam pływacie kuterkami torpedowymi, a Niemcy mają te swoje barki desantowe. Te barki, co mają albo 88, chyba sztuk 4 albo 5, albo zestawy przeciwlotnicze na tych barkach. Jakby no to jest OP. I jak gracie przybrzeżne, no to bardziej kierujecie się do Niemców, żeby to sobie szybko wbić. Nie wiem, czy ten krążownik finalnie zatopiłem, czy nie, na który teraz rzucę torpedę. Natomiast mogę ją zrzucić trochę bardziej na prawo. Finalnie zostałem, no wiadomo, zestrzelony, no bo... nie spodziewałem się aż tylu tutaj okrętów, natomiast tak. Tak więc mówię, no... nie bójcie się, zagrajcie. No ja bardzo polecam ten tryb. Bardzo się świetnie na nim bawię. Tutaj macie przykład krążownika na 6-0, który będzie walczył z amerykańskim 5-3-5-7, tak mi się wydaje. Pierwszą salwę sobie strzeliłem, żeby zobaczyć mniej więcej jak strzelać. I teraz już, o widzicie, taki dzióbek się pojawia. I ten dzióbek sygnalizuje wam środek okrętu. No to wiadomo, ja mu chcę strzelać pod przednie wieże, to mu trochę celuję przed tym dzióbkiem i widzicie, pierwsza salwa weszła. Dobrze, mogła wejść lepiej, mógłbym przycelować trochę niżej, tak jak teraz. I widzicie, bardzo ładnie został już obramowany, już więcej mu zrobiłem. Natomiast chłop płynął, no skontowany trochę. Wiadomo, no w końcu tam się przegryzę do niego. Natomiast tu mi trochę sojusznik pomógł i go ubił, no po prostu, ukradł. Bitwa zbliża się ku końcowi, widzicie nawet. Tu tą salwę trochę przesadziłem. Bo może i bym mógł go zatopić, no ale cóż. Asysta Northampton bot go zatopił, żeby było śmiesznie. I przed sobą mam pancernik. Przez jakiś czas... będę strzelać do niego z przeciwpancernych i widzicie, no niezbyt wiele mu robię, więc przerzucę się po prostu na odłamkowo burzące, żeby móc go podpalać. Zrobię to chyba teraz, albo jeszcze jedną salwę wypalę. Nie pamiętam. Tak, jeszcze jedną salwę wypalę. Natomiast tu już się przełączam na odłamkowo burzące, bo to nie ma sensu. Więcej mu zrobię z odłamkowo burzących niż z tych przeciwpancernych. No i wiadomo, więcej zarobimy. Natomiast tak, jeżeli chodzi jeszcze o te bitwy morskie, naprawdę mówię, nie bójcie się ich, są bardzo przyjemne. Teraz na kanale, o widzicie, i tu za salwę 2500 wpadło. Na kanale pojawią się, no będzie się pojawiać więcej materiałów, jeżeli chodzi o bitwy morskie. Zobaczymy sobie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Bo nikt nie opisuje historii okrętów. A moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat, który warto poruszyć na polskim YouTubie. Jestem ciekawy, czy bylibyście chętni posłuchać mnie, jak opowiadam na przykład o bitwie u ujścia La Platy, czyli bitwie krążownika... pancernika kieszonkowego Graf HP z brytyjską flotylą, z brytyjskim oddziałem
trzech okrętów. Jestem ciekawy, czy bylibyście chętni tego posłuchać, bo naprawdę ja trochę na temat okrętów i różnych bitew tych morskich wiem. I chciałbym się z wami tym podzielić, natomiast nie wiem, czy wy bylibyście chętni tego posłuchać. Tak więc to by było na tyle. Jeszcze raz was muszę przeprosić za to, że ten film nie pojawił się wczoraj, natomiast no mówię, no nie chciałem wam dawać czegoś, co no nie będzie przyjemne w odsłuchu. Tak więc ja wam życzę miłego dnia, słyszymy się w czwartek planowo i tak mam nadzieję, że będzie, bo tego poniedziałku i czwartku chcę się trzymać. To są dwa dni, w których będą się pojawiać te filmy, tak więc tak. Dobra, zabieram się za montowanie i słyszymy się w czwartek. Miłego, pa, pa.